Dzień dobry, MJ7. Pytanie zostało zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i mężczyzną, o którego pytasz. Jeśli chodzi o numerologię, pomiędzy Wami jest pewien problem, ponieważ Ty jesteś siedemką, Ty jesteś stabilna, pewna jeśli chodzi o swoje przekonania, niezmienna. On dziewiątka. Dziewiątka przeskakuje po różnych właściwościach, po różnych wibracjach, po różnych liczbach, jest niestała. Dziewiątka dziś może wyznawać Twoje wartości i do Ciebie pasować, za miesiąc może być totalnie inna i kompletnie do Ciebie nie pasować, więc w perspektywie dłuższego czasu jest wiele zagrożeń, by taki układ mógł się utrzymać. To jest przekaz dla Ciebie. Pierwsza karta. Pytasz się, czy zakończyć relację, czy walczyć o relację. Od razu masz odpowiedź. Przegrana. To wynika z numerologii. MJ7 to wynika z numerologii. Ta walka to będą przeszkody nie do pokonania. To będzie Twoja przegrana. Ta walka zakończy się przegraną. Popatrz, jest tutaj karta wiedzy odwrócona. Brak wiedzy o nim, takiej pewnej, prawdziwej wiedzy. Albo niepełna wiedza, albo fałszywa wiedza. Ty tutaj nie masz o nim pełnej wiedzy. Szykowanie się do walki, konflikt, to Was symbolizuje. Popatrz, jesteście razem. To drzewo życia, drzewo jedności razem, ale odwrócone, czyli cały czas Wami tutaj szarpie, cały czas tutaj jest jakieś napięcie, brak wiedzy, brak przewidywalności. Tak jak powiedziałem, to jest dziewiątka nieprzewidywalna. Dziś taka, za tydzień zupełnie inna. Co ciekawe, Ty odnajdujesz się w samotności, tutaj odpoczywasz. Twój gabinet, twój pokój, pod natchnieniem tworzysz, rozwijasz się, czytasz, uczysz, bawisz. Zajmujesz swoim hobby właśnie w swojej przestrzeni, bez niego. Tutaj masz wytchnienie. On odwrócony do ciebie, odwrócony król kluczy, czyli nie otwiera zamków do drzwi Twojego szczęścia. Odwrócony król biznesu, pieniądza, czyli nie jest ani wolny, ani niezależny, tylko zniewolony i zależny. Patrzy się na Ciebie, jakby był zależny od Ciebie. Pojawia się tutaj Twoja dusza, to jest król zwojów, przepiękna istota, wrażliwa, która niesie dla Ciebie wiedzę, rozwiązania, podpowiedzi dla Twoich tutaj problemów. Twoim problemem jest totalny bałagan, popatrz. Odwrócona biblioteka Akaszy, księga życia zamknięta, książki powypadały z półek, więc w głowie Ty masz totalny bałagan. To jest związane z tym odwróconym drzewem życia, czyli Waszą jednością, tym związkiem, gdzie cały czas są te napięcia, problemy. A Twoją drogą, popatrz, jest mistrz artystów, jest to rozwinięcie tej karty, czyli znów Ty w swoim warsztacie zakładasz działalność, zakładasz firmę, zaczynasz działać dla ludzi, zaczynasz robić coś dla ludzi. Jest to działanie z Twoją duszą, masz jakieś zdolności i ze swojego pokoju, popatrz MJ7, że Ty z Twojego pokoju, gdzie miałaś swoje zainteresowanie, przechodzisz do momentu, gdzie Ty zaczynasz otwierać jakieś biznesy, działalności i te swoje zainteresowania, pasje już na większą skalę zaczynasz sprzedawać innym ludziom, wytwarzać dla innych ludzi. To jest tutaj Twoja droga, ale jeśli chodzi o kwestię Twojego związku, no to tutaj nie ma o co walczyć, jest to przegrana sprawa. I w kartach, i w numerologii. Karty potwierdziły to, co powiedziałem numerologicznie. Walczyć czy zakończyć. Popatrz, wyrocznia tutaj pokazuje Tobie, MJ, że Ty masz zająć się swoją działalnością,
a nie tym związkiem, w ogóle nim się nie zajmować, czy walczyć o tego mężczyznę. No nie, jest tutaj brak obfitości, brak jedności, brak pełni, to po prostu udać się tutaj nie może, nie z tym mężczyzną, nie z tą dziewiątką. To był przekaz dla Ciebie, dziękuję bardzo i pozdrawiam.